Pan podchorąży? O mamo. Gdzie ty się pałętasz? Chcesz dostać grypy? Zaczekaj. Marsz do łóżka. Zaczekaj, myślę, że lepiej pomówić tutaj. Tam jest za dużo ludzi. On ma zupełnie mokre nogi. Gdzie ty łazisz, co? Poznałam tu jednego chłopaka. On mi tego, ja jemu tamtego. Słowem, handluje się. Tak? A czym? Bronią? Gracikami, panie pod... Wczoraj poszła śliczna efenka. Jeszcze ładniejsza niż pan miał... No pan wie. Cała wykładana bielutką kością. Obędę. Ty jesteś gdzieś w czym? Nie, jeszcze nie. Na razie tylko goły biznes. Ale szukam, słowo honoru. A pan coś ma? Bo jak tak, to ja mogę od zaraz. I pan nie myśli o tym moim kopycie. Ja skaczę o kulach jak nur, mi pokazać? Słuchaj, musisz zapamiętać każde słowo. Jeszcze by nie. Kręcą się tutaj różni. Czasem nawet nasi dawni koledzy. I szykują coś, co może skończyć się jeszcze gorzej niż powstanie. Jak to? To powstanie skończyło się źle? No przecież pokazaliśmy światu, jak Polak potrafi umierać. Może pozwolisz, że najpierw ja powiem swoje. Uważaj. Nie wolno ci przystępować do niczego, co nie przejdzie przez moje ręce. Zrozumiałeś? A co by to miało być? Coś bardzo idiotycznego. To się jakoś nazywa? Owszem, nazywa się Organizacja Nie. Słyszałeś? Albo się zgadzasz, albo nie jesteś więcej żołnierzem naszego plutonu. A nasz pluton to co? My jeszcze w ogóle jesteśmy w jakimś plutonie? A jak ci się zdaje? I będziemy coś kombinować? Cyk dostaniesz ode mnie albo od Janiny. I od nikogo więcej. A kiedy by to było? Niedługo. A teraz powiedz, tak czy nie? Tak, proszę pana. To wszystko. A teraz wracaj do Wyra. Proszę, niech pani weźmie. Zwariowałeś? No, mam tego więcej, a pani musi sobie kupić rękawiczki. Zabierz to. Jak jeszcze raz usłyszysz, że robisz jakieś machlojki, to zobaczysz. Do widzenia. Cześć. Do widzenia.